Lots of all the money, I do want a show for me to get a red and I'm go, go, go. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Witam. No dla mnie to olbrzymi zaszczyt. No jak to jest być ikoną z grubej rury? Żeby mieć lepsze porozumienie, nie jest Krzysztof na imię, tobie Łukasz. Łukasz, bardzo mi miło. Krzysztof. Co prawda jesteś w wieku mojego syna, ale to nic nie szkodzi, nie? Bardzo ci dziękuję za to, że odwiedziłeś moją kawalerkę, cieszę naprawdę. Cieszę się. Miło tak zaczynać czwartek. No jak to jest być ikoną? W ogóle to jest określenie jakieś dziwne. Dlaczego? Ikona, no to już takie określenie, tak jak celebryta, ikona, gwiazda. Ja nie czuję tych określeń w stosunku do siebie. Bo czuję się takim artystycznym rzemieślnikiem, który ma, powiedzmy, warsztat i ma głos. Teraz słyszycie mnie, tak zwykle mają, zwróćcie uwagę, jak mówi Paul McCartney, czy Mick Jagger, czy inni. Moi prawie rówieśnicy, ale gdyby zaprezentować głos, to zawsze mogę, prawda? Klon kudrawi! Prawda, brzmi, nie? I to jest, a jak mówię, to tak jakby w ogóle stracił głos. To jest najdziwniejsza rzecz, którą zawsze laryngolog mówi, stalowe struny, będziesz śpiewał do 100 lat, tylko żeby ci wszechmogący dał siłę, a jak się mówi, to właśnie takim dźwiękiem Ojca Chrzestnego, tak bym powiedział. On tak mówi, prawda? Płyta z utworami Cohena, kiedyś go nie lubiłeś. Znaczy tak, on nie... Jak się słucha jakiejkolwiek płyty, to chyba sam wiesz, to albo ona od razu ciebie porusza, jesteś zainteresowany, żeby jej słuchać dalej. Ja nigdy nie słuchałem płyty wcześniej, zanim go nie poznałem bliżej. Tak od końca, od porządku do końca. Słyszałem gdzieś w radio kawałek, ja mówię nuda, nie? Później jakiś drugi kawałek, nuda. Nagle mi uszy stanęły, jak zaśpiewał Alleluja. No bo już śpiewał o moim Mistrzu Chrystusie, no to mnie urosły jako, że jestem człowiekiem wierzącym. I nie mam się czego wstydzić. I później zobaczyłem koncert jego telewizyjny. Z Kanady? W Kanadzie. W Kanadzie. Wcześniejszy jakiś, a w kilka miesięcy później, bo tam dość długo pracowałem, w takim bardzo dobrym miejscu, kolega, który był właścicielem, tego mówi, mam 2 bilety na koncert, chodźmy. I tutaj nastąpił pierwsze takie moje, mózg mi się jakoś zatrzymał na reakcji widowni, że oni są wszyscy w niego wpatrzeni i po jego piosenkach są entuzjastyczni, a w trakcie niektórych piosenek są ewidentnie wzruszeni. I najpierw taka, to nie jest zazdrość ani zawiść, ale takie, no ja nie mam takich tłumów, mówię, wzruszonych takich, które są tak poruszone. To jakiś czar, co to jest? No i zapomniałem o tym. Po jakichś latach mój menadżer Andrzej Kosmala zaczął za mną chodzić o tym mówić. A ja mu zawsze mówiłem, daj spokój, on ma zupełnie inny głos. Ja ciągle mówiłem, nie czuję tego, nie czuję. Dopiero on dał mi przeczytać. Nawet nie słyszałem tego w wykonaniu autora świętej pamięci Zębatego Maćka, tylko dał mi przeczytać te teksty. I ja wyczułem najpierw intuicyjnie, a później już dosłownie, że tak nikt jeszcze do mnie nie przemówił tekstem mocno. I coś we mnie drgnęło takiego, mówię, że ja mam do czynienia z czymś wspaniałym, wielkim, poetyckim, wzruszającym, bardzo, bardzo prawdziwym. I to jest moja płyta, Krawczyka płyta, piosenki Cohena, no i teksty, które są powalające, które Zębaty wycisnął chyba najlepsze, najbardziej wciągające, edukujące,
wzruszające słowa Coena. Język angielski jednak jest prostszy, skrótowy, a my w polskim języku, tu w przypadku Zębatego, to była prawdziwa uczta. A dlaczego ta płyta zmieniła twoje życie? Dlatego, bo się stałem, wszyscy mówią, że jestem lepszym człowiekiem. Jest w niej tyle delikatności i edukacji, tyle dystansu do siebie samego. Ja zawsze miałem dystans do siebie samego. Nigdy nie byłem taki balonem, który fruwa poza zasięgiem wzroku, prawda? Ego, wiedziałem, że to jest niebezpieczna rzecz, bo parę osób niestety po przebitym ego po prostu się już nie podniosło. Nie potrafili sobie ze sobą poradzić, bo przecież wiesz, Łukasz, że to jest najtrudniejsza walka ze sobą. Ludzie mówią, że człowiek w starszym wieku się nie zmienia. Ja mam 70 lat i przyrzekam wam, że muzyka z czymś tak wielkim, jakie są teksty Coena i piosenki, potrafi zmienić człowieka wbrew nawet woli. Bo nie było woli, żebym ja nagrał jego, prawda? Nie było sympatii, tak jak do Elvisa Presleya. Ja jak o tym mówię, jestem bardzo tym wzruszony. A walczyłeś kiedyś ze swoim ego? Byłeś takim balonikiem, gdzieś to się pojawiało i trzeba było z tym walczyć? Mówiłem ci, że ja wierzę w to, że jestem edukowany tam z góry chyba, bo jak się pojawiały takie symptomy, to zawsze to przebicie tego ego nastąpiło zaraz. Mhm. Czyli byłem leczony zaraz. Jakaś niedoruba, jakaś zła płyta, jakaś krytyka, jakiś dramat i od razu nabierałem pokory. No, na pewno pomogło mi nawrócenie, bo ja przez 24 lata obraziłem się na Pana Boga, bo ojciec zmarł jak miałem 16 lat, więc do momentu, kiedy spotkałem w 34 roku życia, można powiedzieć, w ogóle nie wiedziałem, co to znaczy. Kościół, tradycja, wiara i te wszystkie piękne rzeczy, które ze sobą niesie. Starałem się na rozum pewne rzeczy i nic z tego nie wyszło, ale w końcu spotkałem Ewę, poszliśmy do kościoła, wszedłem niewierzący, żujący gumę, a wyszedłem wierzący. Nie wiem, jak to się stało. Jestem przekonany, że wiara ma taki wymiar, że jest prezentem takim jakby, tylko nie wiem jeszcze za co, jakąś nagrodą, albo też może być podparte jeszcze edukacją rozumową, czyli wierzę teologom, którzy to i filozofom, którzy odróżniają czarno od białego, zło od dobra, które czasami nam się myli, czasami uważamy, że dobro jest dobrem, a tymczasem jest to tobie też zwykła gra tego intelektu złego, który doprowadza świat do tego, na co patrzymy obecnie. Partnerka nie opuszcza cię na krok. Tak mamy. Śmieją się niektórzy, że byliśmy zrośnięci i nas po prostu, że jesteśmy jak siamskie siostra i brat, bo nie lubimy nawet na parę godzin się rozstawać. Czy ciągle widzisz w sobie zmiany w swoim charakterze, w osobowości ze względu na upływający czas? Bez przerwy człowiek się zmienia. To wcale to jest jakaś, nie wiem, nie wierzę w to, żeby że człowiek już się nie zmienia, dorosły szczególnie i tak dalej. Bardzo wiele rzeczy ma na ciebie wpływ. Ja, jeżeli naprawdę patrzę ze smutkiem czy z rozpaczą na wydarzenia, które dotyczą mnie, czy mojej rodziny, czy świata, no to pokładam nadzieję we Wszechmogącym, że do tego nie dojdzie, że nie będzie tak źle. I to mi bardzo pomaga. Natomiast bez przerwy się uczymy. To znaczy, ja jestem mocno w lekturach filozoficznych różnych filozofów i polskich, i innych, i starszych, od Arystotelesa do Tatarkiewicza. I po prostu tam jest ciągle nauka, jak odróżnić dobro od zła. Bardzo łatwo ten świat intelektualny zły, który istnieje, o czym się przekonałem, jest bardzo mądry, bardzo
bardzo delikatnie podaje ci rzeczy, które później okazują się dla ciebie dramatyczne. Natomiast te dobre siły duchowe, przepraszam, że mówię o duchowych sprawach tak dużo, ale to jest dla mnie ważne w kontekście tego pytania, że nie przekonują za bardzo, tylko leciutko podpowiadają. Mhm. Tak jak wietrzyk, leciutko, coś zawieje, a. I później sprawdzę to się wielokrotnie w życiu jako coś cudownego. Drugą rzeczą jest coś takiego, że to dobro powinno się od... i na zło trzeba uważać, na uczynki myśli i tak dalej. Natomiast dobro się objawia w tym, że jeżeli człowiek stara się być dobrym dla, nie dla siebie tylko, chociaż trzeba kochać siebie samego, tak też jest przecież prawie. Jak się jest dobrym i umie się wybaczyć, co jest bardzo trudne, szczególnie jak jest się zranionym, to to dobro jakoś się rewanżuje tobie i dostajesz jego w nadmiarze nawet. A ty zawsze podejmowałeś, mówisz, że teraz wiesz, jak to rozróżniać. I teraz pytanie, czy zawsze podejmowałeś dobre decyzje? To jest dobre pytanie, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Myślę, że od jakichś 30 paru lat podejmuję dobre decyzje. Natomiast wcześniej były błędy, były. To nie byłoby moje trzecie małżeństwo, gdybym ja od początku pod kątem złego i dobrego, tylko rozpatrywałem to pod kątem własnej tego wygody i własnego chcieństwa, nazywam to po imieniu, i własnych zmysłów. To są te. Świat duchowy zły ma taką amunicję, że ty sam wiesz, że wybujały erotyzm, pieniądze, sława, chęć rządzenia drugim człowiekiem, chęć anektowania nawet całego kraju innego, czy wzięcia niewolników, czy handel tymi niewolnikami, różnymi rzeczami, że to jest złe, prawda? I tutaj jest jedna rada po prostu, bo ja z tym walczyć nie potrafię, to znaczy nie mam narzędzi, żeby z tym walczyć. Nie jestem tak silnym człowiekiem, nie bardzo lubię politykę, jest omylna, może być omylna, może być też piękna, ale w ogóle na świecie jest mocne zderzenie dwóch takich ideologii, chrześcijaństwo, islam i jeszcze do tego czasami liberalizm, prawicowy może mniej, ale lewicowy no, ma ogromne pieniądze i mam bardzo nośne hasła, które ludzie kupują. To boję się zwyczajnie. Myślę, że trochę świat jest taki zapatrzony w siebie, samolubny i hasło pod tytułem kasa ponad wszystko jest hasłem, które wyniszcza nas. Co się musiało wydarzyć w twoim życiu, żebyś zaczął mieć taki pogląd? Przede wszystkim Ewa moja, która tu jest takim aniołem, że osoba bliska może bardzo wiele. Ja byłem wtedy, mówią o mnie, że byłem alkoholikiem, nieprawda, narkomanem, nieprawda. Natomiast byłem bardzo mocno uzależniony od lekarstw. Ona mnie z tego wyleczyła. Wzięła wszystkie leki, bardzo niebezpieczne, działające długofalowo. Wyrzuciła, proponując, a co ty na to, jak ja bym była twoją lekomanią. No i tak się stało. Co mi jeszcze pomogło? Pomogło mi to, co wcześniej mówiłem o tym, że upadki, które muszą dotknąć każdego człowieka, mniejsze, większe, ale zawsze gdzieś tam człowiek mówi, ojej, mam taką słabość, nie umiem z tym zrobić porządku, że te upadki, szczególnie bolesne, one czegoś uczą. One czegoś uczą, to jest hartowanie się charakteru w tych wypadkach, porównując tutaj, no może niefortunnie do stali, którą trzeba zahartować w ogniu i wodzie, prawda, żeby dobry miecz był, którym się walczy ze złem, w swoim własnym. Tak mówię na początku, najtrudniejszą rzeczą jest walka samego z sobą, prawda, bo mamy
A ty mnie wyciągasz na taką spowiedź, że ja teraz już zaczynam wchodzić w takie rejony, o czym rzadko kiedy mówię, ale no dobrze, no niech się dzieje. Niech się dzieje. Otworzyłeś się, mi jest bardzo miło. Ale powiedziałeś, że ludzie mieli cię za alkoholika, mieli cię za narkomana, że to nie jest prawdą, ale sam, jeżeli się nie mylę, w wywiadzie powiedziałeś kiedyś, że to nie było ci obce w życiu. Nie, ja miałem zespół w Las Vegas amerykański, który każdy coś robił. Wszyscy głównie wciągali kokainę, delikatnie tam jakiś hasz i gandzia, prawda, tak zwana popularnie trawka. A ja miałem swój narkotyk pod tytułem dobry koniak przed każdym wejściem w wysokości 30 do 50 gram. Mi rozluźniało struny głosowe. I ci chłopcy przyszli do mnie bardzo zmartwieni z książką Poczytaj sobie, którą później przetłumaczyłem na polski, gdzie na końcu książki jest lista najbardziej niebezpiecznych narkotyków i na pierwszym miejscu jest alkohol, gdzie w uzasadnieniu było po pierwszym zdaniu szczęka mi opadła, że on jest niebezpieczny, bo działa długofalowo, bardzo uzależnia i jest niedrogi. A dlaczego wizerunek Krawczyka nie zawsze był dobry? Sam się dziwię, naprawdę. Może kontrowersja w repertuarze, może... Był taki okres po prostu. Ja mam taką czarną księgę tych takich bardzo ostrych wypowiedzi na mój temat. Zbierasz je? Teraz już nie, bo nic od 15 lat takiego ataku nie ma. Myślę, że jestem wystarczająco już sobą. Amerykanie będzie, be yourself, bądź sobą. To jednak kwestia czasu, żeby dojrzeć do tego, nie to, co ci podsuwają, żebyś śpiewał i czują, że to będzie przebój, że trzeba, tylko to, co tobie w sercu zagra. Ten okres mam za sobą. Nie był on tak... te oceny nie były do końca sprawiedliwe i słuszne, ale ja się z tym godziłem, bo powtarzałem sobie, dobrze, no krytyka na mnie robiła bardzo dobrze. Się starałem spiąć, nie powtarzać błędów, czyli nie naśladować nikogo na scenie. Miałem taką koszulę błyszczącą zrobioną, z tyłu Krystof napisane miałem, sygnetów ze 3 i łańcuch taki złoty, ale to były takie czasy, że tak występowali. No i to się nie podobało niektórym dziennikarzom, ale to tylko jedna z wielu rzeczy, która się nie podobała. A później jakoś to zaczęło iść w dobrą stronę. Czy znasz memy na swój temat? Mm-mm. Żadnych? Zaraz ci pokażę, bo ja je uwielbiam i chciałem zapytać o twoje zdanie na ich temat. Ja jestem kompletnym idiotą, jeśli chodzi o ten przyrząd i... Różnego rodzaju zdjęcia, które są twoje zdjęcia z ciekawymi żartami. No, dużo tych zdjęć. No właśnie, jest ich bardzo dużo. To jest kult w internecie. Niesamowite. Tak słyszałem, że tam się dzieje. O, no rzeczy. Na przykład to. Ten korzuszek słodny? Proszę bardzo. Ja, ale faza. Dobra, to ja to muszę znaleźć, to mi się podoba. Czekaj, ale zaraz ci pokażę jeszcze jakiś. Czekaj. Co my tu mamy? Czekaj, ty jakiś kieliszek wychylam. No tak, ale tam nie ma nic napisanego, poczekaj. Jaki truskulowy. Truskulowy, co to znaczy? Nie wiem właśnie, truskulowy łaku. Łak? Też nie wiem, co to. Może internauci nam pomogą. Popuś, czy to ty? Nie wiem, czy kojarzysz, to jest popuś. Albo jeszcze to na koniec. Czekaj. To jest hawajskie. Weź poczuj mój hawajski rap kotek. A, ty Karol, co za język. A, tak, pamiętam to. Piękny wyjazd. Jest tego bardzo dużo, polecam. Krzysztof. Zrobiłeś mi radość. Która... Cieszę się. A lubisz sprawiać ludziom przyjemność? Kocham to robić.
Uwaga, bo teraz wezmę cię pod włos trochę. Dobra. Ja nie planowałem, naprawdę nie planowałem mimo początku. Już się boję. Ale nie mogę sobie tego odpuścić i w ogóle cię wręcz stąd nie wypuszczę. Dobra, dobra. Słuchaj, to będzie hicior. No. Mam scenę. 20 sekund. Krzysztof Krawczyk na mojej scenie w kawalerce. Co? Tu występowali już chyba wszyscy. Ale na jakiego problemu? No co? Tak! Ale co? Jakiegoś hiciora? Ja, my to robimy. Poczekaj. My tu musimy przygotować. To my wyciągniemy scenę. Macieja poproszę. Musimy ją wyciągnąć na środek. Potrwa to 2 minuty. Dobrze? To będzie finał naszej rozmowy? I to będzie finał naszej rozmowy. Och, jak żałuję. Ale podobało ci się. Bo nie, no bo tak mnie wyciągnąłeś troszeczkę na spowiedź. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Naprawdę bardzo mi umiliłeś dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że dla ciebie ten projekt był ciekawy. Tak, ja bardzo dziękuję, bo ja to robię też dlatego, że nie lubię takiej, to nie była taka spowiedź do końca, bo przecież nie o to chodzi, ale że jeżeli się takie spotkanie ze mną sprawia twoim fanom i moim ludzie życzliwym trochę radości, no to ja jestem na swoim miejscu, bo w tym momencie nie tylko talentem się dzielę, ale również swoim życiem. Cudownie, oby tak zostało. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Cudownie. Ale ja to się... Prawie cię wygłupia, dobrze. Ale ja mam życie zajebiste, przepraszam. No, przepraszam, no. Dobrze, kurczę. No, co nie? Ja. Wiem. Sam to osiągnąłeś. Moi drodzy, takie rzeczy tylko w kawalerce. Zapraszam serdecznie na niezapomniany występ. A! Ja, komu będzie kiedy żal? Nie pytaj, przecież wiesz, lecz życie jakie jest. Już nie zmienisz teraz nic, nie przewidział tego nic, że nasz niezwykły sen jak mgła rozpłynie. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Już skończy się ten bal nadziei i skradł się w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Już skończy się ten bal nadziei i skradł się w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza. Starczy! Jeszcze drugie! Pośpiewaj, bo się śmiechać. Choć nam będzie siebie brak, choć poznamy ciszy smak, nie cofnie czasu nikt, gdy w oczy zajrzy świt. Podzielimy świat na pół, pogubimy resztki słów i zanim minie dzień, zapomnieć zdążysz mnie. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz i skończy się ten bal nadziei i skradł się w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza. Zatańczysz! Zatańczysz! Ho, 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 ho! Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, kim skończy się ten bal nadziei, skradł się w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nie skończy się ten bal nadziei, skradł się w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna.
Halej! Prrrr, japap, japap, japap! Zatańczysz jeszcze raz. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Ostatni raz, pomóż mi. Skończy się ten bal nadziei, iskra błyśnie w nas. I zgaśnie w nas, jak niepotrzebna łza. Łzy są potrzebne czasami, ale nie dzisiaj. Są potrzebne dzisiaj. Dziękuję ci bardzo.